What's up is down, what's left is right. No dzień dobry, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o pogodzie, a w zasadzie o stacjach pogodowych. Moja rodzina i moi znajomi nazywają mnie pogodynkiem. Ja lubię stacje pogodowe, lubię aplikacje pogodowe, lubię wiedzieć, jaka jest pogoda na zewnątrz, lubię wiedzieć, jaka jest temperatura i wilgotność wewnątrz pomieszczenia. Lubię także sprawdzać, jakie są prognozy pogody na najbliższe dni, zwłaszcza kiedy planuję wakacje. To wtedy to po prostu masakra. A stacja pogodowa w moim mieszkaniu to jest absolutny must have i jestem przekonany, że wielu z Was ma także w domach stacje pogodowe. Ale te stacje, o których Wam za chwilę opowiem, naprawdę są zaawansowane. Zapraszam serdecznie do obejrzenia mojego materiału. Przedstawiam Wam dwie stacje pogodowe marki Manta. Po mojej prawej stronie jest to Manta Windy Smart, po lewej Manta Windy. Słuchajcie, bardzo fajne stacje pogodowe, zaawansowane, z dużymi możliwościami. Różnice, te pierwsze różnice są widoczne już na pierwszy rzut oka, prawda? No, Windy Smart jest większa od Windy. Ten ekran, który tu widzicie, no, zmieścił więcej informacji niż ta mniejsza stacja pogodowa. Ale ta mniejsza stacja pogodowa, moim zdaniem, jest bardziej designerska. Poza tym informacje, które są na niej wyświetlane, czyli informacje pogodowe, zostały przedstawione w sposób taki bardziej zaawansowany graficznie. Tutaj te informacje są także przejrzyste i czytelne, ale jak gdyby graficznie prostsze. Oprócz tego do obu tych stacji możecie podłączyć maksymalnie po 3 zewnętrzne czujniki temperatury i wilgotności. W zestawie otrzymujecie jeden taki czujnik. 2 pozostałe możecie sobie dokupić. Oczywiście taki czujnik można gdzieś zamocować, powiesić na zewnątrz, dajmy na to na balkonie, ale można go także zostawić w jakimś innym pomieszczeniu. Na przykład jeżeli macie pokój dziecięcy z dzidziusiem małym, warto wiedzieć, jaka jest tam temperatura i jaka jest wilgotność. Połączenie z tymi urządzeniami odbywa się w sposób, można powiedzieć, automatyczny. Macie 3 kanały do wyboru, ale to w zasadzie Was nie interesuje, bo włączacie i odpalacie stację pogodową, wkładacie tutaj baterię, no właśnie Manta, moglibyście w zestawie dołożyć też, dorzucić baterię. No, ja bym tak chciał, wiecie, szczerze mówiąc, bo strasznie mnie denerwuje, jak coś kupię, przynoszę do domu i okazuje się, że no włączę, ale nie mogę w pełni skorzystać, bo muszę dokupić baterię, ale to absolutnie na marginesie. Natomiast tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o to Windy Smart, prognoza pogody na 5 dni. A więc mamy tutaj w tym okienku prognozę pogody, czy pogoda, jaka aktualnie ma miejsce. Temperatura w pomieszczeniu 22 stopnie, wilgotność 49%, na zewnątrz są 3 stopnie, a wilgotność na zewnątrz 72%. Od razu także macie tutaj podane w formie graficznej, czy ma padać śnieg, czy ma padać deszcz, czy może będzie słońce. Aktualnie, jak widzicie, jest to chmurka ze śnieżkami, a więc prawdopodobnie za jakiś czas będzie na zewnątrz padał śnieg. Zakres temperatur na zewnątrz, minimalna i maksymalna. Maksymalna 0, minimalna minus 4. Kto by się spodziewał w listopadzie, prawda? Natomiast na dole macie informacje z pewnym wyprzedzeniem. 4 dni do przodu. Jaka będzie pogoda następnego dnia, pojutrze, po pojutrze i tak dalej, i tak dalej. I to jest przedstawione także w formie graficznej, czyli jak będzie słońce, to będzie słoneczko, graficznie chmurka, płatki śniegu czy deszcz i tak dalej. I macie też podaną prognozowaną temperaturę w tych dniach. Wyświetla nam się tutaj oczywiście aktualna godzina i aktualna data i jest także budzik, a więc możecie sobie ustawić alarm budzenia. U góry, tutaj na obudowie, możecie regulować podświetlenie, czy ma być jaśniej, czy ma być ciemniej. Tutaj także, jeżeli alarm się włączy, wyłączacie alarm. Z tej strony dotykowo także wybieracie sobie język. Z tej strony macie możliwość wyboru kanału, jeżeli chodzi o ten zewnętrzny czujnik. No dobrze, dlaczego ta stacja pogodowa nazywa się Manta Windy Smart? Bo wszystkie informacje, które się tutaj wyświetlają, synchronizowane są automatycznie przez Wi-Fi. Tak, tę stację pogodową możecie podłączyć do darmowej aplikacji
Tuja. Znam ją, bardzo lubię, mam podłączonych do niej naprawdę mnóstwo różnego rodzaju urządzeń, kamery, nie kamery. No i teraz jest ta stacja pogodowa. Łączenie z tą stacją pogodową przez aplikację odbywa się w bardzo prosty sposób, intuicyjnie. Tu nie musicie posiadać jakiejś tajemnej wiedzy. Synchronizuje się właśnie z tą stacją, wyświetla, później przesyła wszystkie najważniejsze informacje. I problem z głowy. Nic Was nie interesuje, niczego nie musicie ustawiać. Naprawdę jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Mało tego, będąc gdziekolwiek na świecie, jesteście w stanie w tej aplikacji, w swoim telefonie sprawdzić, jakie są warunki w Waszym mieszkaniu. Jaka jest temperatura, jaka jest wilgotność, ale także jakie są warunki na zewnątrz, w okolicy Waszego miejsca zamieszkania. Poza tym w tej stacji istnieje możliwość pisania scenariuszy z innymi urządzeniami, które obsługują aplikację Tuja. Na przykład, gdy temperatura wzrasta w pomieszczeniu do 25 stopni, wtedy może włączyć się klimatyzacja. To znacznie rozszerza możliwości tej stacji pogodowej. Tę stację pogodową oczywiście możecie postawić na przykład na nocnym stoliku w sypialni, czy na jakiejś półce, szafce w salonie, albo możecie ją gdzieś powiesić. Ma tutaj specjalne otwory przystosowane do zamocowania na ścianie. No dobrze, przejdźmy teraz do tej drugiej stacji pogodowej. Tak jak Wam wcześniej wspominałem, do Manta Windy także podłączycie maksymalnie 3 zewnętrzne czujniki. Jest to stacja naprawdę bardzo designerska, z takim ciekawym podświetleniem w ramce. Fajnie to wygląda, naprawdę będzie się świetnie prezentowała w każdym pomieszczeniu, w każdym domu. Ten ekran, który tutaj widzicie, jest fajny, kolorowy, fajne grafiki pokazuje. Mamy tutaj na przykład trochę chmurek w tej chwili i słoneczko i rzeczywiście na zewnątrz od czasu do czasu dzisiaj pojawia się słoneczko, ale pojawia się też śnieg. Pokazuje nam także fazę księżyca tutaj na dole i wychodzi na to, że dzisiaj mamy pełnię. Jest oczywiście podana informacja o aktualnej temperaturze w pomieszczeniu, o aktualnej wilgotności w pomieszczeniu, ale także na zewnątrz, jeżeli ten czujnik umieścicie po prostu gdzieś na zewnątrz. Ale co jest fajne, ta stacja może nie ma Wi-Fi, ale zegar i data synchronizowane są radiowo DCF-em, co oznacza ni mniej, ni więcej, że po prostu kiedy ją podłączycie do zasilania, nic więcej nie musicie robić. Oczywiście no tutaj musicie jeszcze baterię włożyć do tego czujnika zewnętrznego, ponieważ ona po jakimś czasie od włączenia łączy się radiowo z DCF-em, pobiera wszystkie informacje i potem te informacje są tutaj wyświetlone. Macie gwarancję, że pokazuje Wam naprawdę precyzyjnie dokładny czas i dokładną datę. To co ma znaczenie, jeżeli chcielibyście skorzystać tutaj z funkcji budzika, bo oczywiście takowa też jest. Jasność wyświetlacza oczywiście regulujemy tutaj na dole tym przyciskiem. Teraz jest przyciemniony, teraz jest praktycznie wygaszony, teraz jest maksymalna jasność. No i ta stacja ma także wbudowany barometr. Dla mnie idealna sprawa. Będę wiedział, czy mi będzie coś strzykało w kościach niedługo, czy nie będzie. A aktualnie mamy 993 hektopaskale. Tutaj także wbudowany jest czujnik temperatury, czujnik wilgotności. Te informacje, oczywiście, które pobiera z wewnątrz pomieszczenia, także wyświetlane są na tym ekraniku. Z tyłu macie dodatkowo jeszcze przyciski, które umożliwiają ręczne ustawienie zegara, ustawienie daty, wyboru kanału, na wypadek, gdyby łączność radiowa DCF nawaliła. Stacja Manta Windy świetnie sprawdzi się także jako lampka nocna. Powiem Wam tak, słuchajcie, obie te stacje są naprawdę bardzo ciekawe, a co najważniejsze, są świetnie zrobione, naprawdę świetnie zrobione, są inteligentne, obie są inteligentne, obie nie potrzebują w zasadzie od nas żadnej wiedzy, jak co ustawić, jak co synchronizować, bo tutaj synchronizacja odbywa się przez internet, tutaj odbywa się radiowo, a więc naprawdę kupujecie, podłączacie do zasilania i po sprawie. No i co najważniejsze, to nie są drogie stacje pogodowe. Słuchajcie, ja kiedyś kupiłem stację pogodową, która kosztowała chyba 500 zł i też miała tę synchronizację radiową, która nigdy nie działała. Nigdy. A to ma znaczenie. Na przykład przerwa w dostawie prądu. Wiecie wtedy, co się dzieje. Wszystkie urządzenia w domu, piekarniki, nie piekarniki, w których jest zegar, trzeba najczęściej ustawiać wszystko ręcznie. Tutaj niczego nie musicie robić ręcznie. Włączą prąd z powrotem, ta stacja synchronizuje się przez radio, ta synchronizuje się przez internet. No po prostu bajka. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. No i pogody Wam życzę takiej, jakiej sobie wymarzycie. Na razie, cześć.